przychodzi do was wszystkich. My wszyscy bohaterami, ile odwiecie jesteście, dlatego wielkie dzięki. I sami powiedzcie, że taka nasza obecność, ona nie jest tam, gdzie buduje. Powiedzcie, że tak nie jest. My jesteśmy wszyscy umocnieni tą obecnością, tak liczą obecność, a wszystkim taką obecnością tego wiary. Wielkie, wielkie wam dzięki za tą obecność. A żebyśmy mogli tutaj zgłębiać tę tajemnicę Bożego Narodzenia, to są potrzebni również ci, którzy nam pomagają w tym zgłębieniu tajemnicy. I znowu, wszystko to widzimy. Wow! Tak współcześnie. Wow! Wszystkim tym, którzy tworzyli to, znaczy z panią Wilką, która pomimo tam kłopotów zdrowotnych, jednak popatrzcie, wszystko tak pięknie, jak zawsze i coraz lepiej. Ale też wszystkim, którzy tutaj pomagali. Jest wiele osób, które musiały w tym roku bardziej służyć, a służyły tak pięknie i dlatego wielkie, wielkie dzięki. Naprawdę dziękujemy. Dziękujemy wam, wam wszystkim. I oczywiście tak istotna jest również oprawa muzyczna, bo znowu muzyka, królów, król organów, król wszystkich instrumentów, organów, tak, też skrzypce wysłyszeliśmy, jedne, drugie, naszą solę, to wszystko tworzy ten klimat, który pozwala jeszcze bardziej tę tajemnicę poznać, dlatego dziękujemy wszystkim, którzy dbali o tę oprawę muzyczną, z prowadzącymi ten świat, tę muzykę. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękujemy. No i oczywiście tej armii pana tutaj, a więc ministrantom w klasie trzeciej, czwartej, tak, również tym, którzy w raju byli. Wyrzuceni z raju, ale jesteśmy bohaterami, dlatego spokojnie. Pięknie, dziękuję bardzo wam za znowu tę odwagę też, za to świadectwo wiary i za to służenie nam, tym wszystkim, co tutaj mogliśmy zobaczyć i czego doświadczyć. Wielkie, wielkie wam dzięki. Wszystkim wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A życzenia, one zawsze są wyrażane w homilii, w tym wszystkim, co przeżywamy. Tylko trzeba powiedzieć, że tego wszystkiego wam życzę, co powiedziałem. Tych dzieci jest dziewięcioro. I to też nie jest przypadkowa liczba. Policzcie, ile liter ma słowo tajemnica. 9. Gdy stanęli przed nami, każdy stanowi jedną literkę. Tajemnica. Nawet chciałem, żeby pokazywali te literki, ale zostawmy. Tajemnica. Życzę wam ta tajemnica Bożego Narodzenia, która jest mega tajemnicą. Rzeczywiście, jak to wszystko zrozumieć, jak to pojąć, ale myślę, że znowu dzisiaj uchyliliśmy rąbka tajemnicy i życzę wam, abyście tę tajemnicę, tak jak śpiewaliśmy, pojęli, zrozumieli i potrafili nią pięknie żyć. O właśnie, to są życzenia takiej świętości. Świętości, niech ta lampka, ten lampion wam o tym przypomina, lampiony oświetlone, ale też niech wam się dzisiaj przyśnią lampiony, takie pięknie rozświetlone, niech wam się przyśnią tej nocy, która będzie krótsza, ale myślę, że bardzo szczęśliwa. I chciałbym się jeszcze raz zawołać hura. Tego wam też całego życzę, takiego hura optymizmu, ale takiego właśnie optymizmu autentycznego, nie hura optymista, ale optymista, taki głęboki, entuzjastyczny. Tego wam z całego serca życzę. Tego sobie z całego serca życzę. Przyjmijcie nas
Boże błogosławieństwo na czas świętowania. A to świętowanie jeszcze dzisiaj wyciągnie. Oczywiście spotykamy się na Rewarystwie, serdecznie zapraszam, a potem drugie święto, 7.10. Pan z Wami.